Chodzi o to, że przed chwilą myślałem, że ktoś sobie coś tam zrobił. Bo takie dostałem informacje, że ktoś jakby, no, że było tak dziwnie. To jest po prostu. Ale jest jakby ok, nie? Żeby była jasność, jest ok. Jest ok. Dobra, chyba mam włączone wszystko. Raz, raz. Witam wszystkich. Dzisiaj sobie pogadamy o tym, co się dzisiaj wydarzyło. W związku z tym wszystkim. A przede wszystkim jakie się informacje pojawiły w internecie wczoraj dokładnie. Pięć złotych. Ja i Konop wiedzieliśmy, że się otworzy jakaś tam puszka Pandory, ale wydaje mi się, że nawet nie jesteśmy na półmetku. To, co się wczoraj dowiedziałem, to już popierdolone to jest, takie, tak totalnie, bo tu już chodzi o gwałt. 5 złotych. Też dzisiaj dostałem kolejne rzeczy na kolejnych influencerów. Jakby to, tego się można było spodziewać kurczę z tą dwójką, na których dostałem rzeczy. Ale ile jeszcze rzeczy wyjdzie, ja tak przeczuwam, to jest niepojęte. Nie wiem, gdzie nas to zaprowadzi. Dobra, zacznijmy od konferencji. Konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości. O kurde. Jej. Właśnie dostałem informację. A jeszcze rozmawiałem wczoraj i też dzisiaj z Mówem, że jakby, żeby dziewczyny nie cierpiały przez to wszystko i one miały normalnie grać, a teraz dostałem informację, że, 5 złotych. Że dziewczyny jednak nie zagrają te ode mnie. Okej, no taka decyzja jest agencji. 5 złotych. Kurde, jeszcze dzisiaj im taktykę rozpisywałem. Smutne, ale będą załamane, bo one się bardzo cieszyły na ten mecz. 5 złotych, 5 groszy. No, trudno. Tylko je poinformuję. Pięć złotych. Pięć złotych. No cóż. To było na żywo, to było, nie? Tak. 30 złotych. Że minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pan minister Sebastian Kaleta oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pan minister Piotr Cieplucha. Tematem dzisiejszego spotkania są doniesienia medialne do tzw. afery Pandora Gate. Bardzo proszę, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Jeśli państwo pozwolicie, poproszę może o zabranie głosu pana ministra, bo był autorem zawiadomień o przestępstwie, a ja powiem, jaki ciąg dalszy. Proszę bardzo, panie ministrze. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szanowni państwo, w tym tygodniu światło dzienne ujrzała afera Pandora Gate. Afera, która
wstrząsnęła światem polskiego internetu. Afera o tak dużej skali, że chyba w ciągu ponad 30 lat istnienia polskiego internetu podobne zdarzenie nie miało miejsca. Afera, która dotyczy dużej części środowiska polskich youtuberów i influencerów. Ujawniona została przez osobę z wewnątrz tego środowiska, przez jednego z twórców internetowych, który przygotował materiał na podstawie działań, które są podobne do śledztwa dziennikarskiego, i wynika z niego, że główny bohater tego materiału, jeden właśnie z influencerów, z twórców na YouTubie, który przygotowywał materiały dotyczące jednej z popularnych gier komputerowych, gier streamingowych, gier online'owych, Stuart Barton, który ma skrócony pseudonim Stu, wykorzystywał swoją pozycję, swoją popularność. Czy to mnie trochę zastanawia, że 10 zł. To tak od razu można. Do tego, by, jeżeli oczywiście te doniesienia okażą się prawdziwe, by wabić młode dziewczyny, dziewczyny poniżej 13 roku życia, nieletnie, i zgodnie z tymi doniesieniami dopuszczał się czynów seksualnych, które o charakterze seksualnym, które są ścigane z kodeksu karnego z artykułu 200. Paragraf 1. Tam jest również wątek dotyczący świata polskiego freak fightingu, między innymi osoby, która jest znana jako Buxton, która również mogła mieć udział w ramach afery Pandora Gate. Jest bardzo wiele pytań. Okazuje się, że pojawiają się kolejne materiały na ten temat. Inni uczestnicy świata polskiego internetu, inni influencerzy aktywnie biorą udział w dyskusjach, tworzą własne materiały, pojawiają się nowe zeznania już dzisiaj kobiet, które kilka lat temu twierdziły, że były właśnie ofiarami nadużyć seksualnych, które były wobec nich kierowane. Prawdopodobnie sprawa może mieć swój początek w 2013 roku, ale może być także jeszcze wcześniej. Dlatego zdecydowałem o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa właśnie w tej sprawie. Czekajcie, sprawdzę jedną rzecz. 5 zł. Z donatą. No to nie wiem, tu był podany Instagram. Czekajcie, sprawdzę. Osiem złotych. Aha, Boże, jakie kłamstwo. 5 zł. Prawie zawiadomienie skierowałem, ponieważ uważam, że polskie. Nie wiem, dlaczego ktoś udaje na tym streamie, że gdzieś są jakieś dowody, a tak naprawdę promuje ktoś swoje jakieś. 5 zł. Nie wiem, dziwne. Służby polskie, organy ścigania powinny zbadać tą sprawę, która poruszyła ogromną część świata polskiego internetu, która wzburzyła, a sprawa jest o tyle ważna, że dotyczy najmłodszych uczestników sieci. Wielu rodziców także z zaniepokojeniem obserwuje to, co się dzieje. Nie może być tak, że jeżeli ktoś jest celebrytą, ma miliony wyświetleń, zarabia ogromne pieniądze na działalności w sieci, to może wykorzystywać swoją popularność i swoją pozycję do tego, by wykorzystywać seksualnie nieletnich. Nie ma na to zgody i w tym wypadku muszą być podjęte zdecydowane działania. Dlatego postanowiłem, że złożę, i wczoraj dokonałem złożenia zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa właśnie. Internetu jest coraz bardziej obecny w codziennym funkcjonowaniu dzieci. I dlatego musimy dzieci chronić przed zjawiskami przestępczymi, zwłaszcza
tymi, które są związane z nadużyciem seksualnym, wykorzystaniem pewnej relacji, naiwności, ufności dziecka do tego, aby później czynić mu krzywdę, deprawować, niszczyć poczucie własnej wartości i powodować daleko idące szkody, które mogą rzutować na cały rozwój dziecka i na całe życie człowieka. Więc to jest sprawa podstawowa. Ja jestem ciekawy, jak to się zakończy, bo ta sprawa naprawdę... 7 złotych. No... Bardzo szybko to się wszystko dzieje. Bardzo dużo rzeczy wypływa bardzo szybko. Natomiast tego, co ja się wczoraj dowiedziałem, że nie wiem, czy to po prostu jakiś taki odosobniony przypadek, ale się okazuje, że okej, kurwa, no to też nie można powiedzieć, że nowi youtuberzy, bo to w sumie starszy też zamieszani przecież. Ale to, co się dzieje na tych imprezach influencerów, jakby doszło do poważnego przestępstwa na jednej imprezie youtuberów. Ktoś to sam nagrał i zostało to przechwycone, ale wyobraźcie sobie, że 3 osoby się przyglądały temu, gdy to się działo. Że jakby to jest chyba już na tyle normą, że to nie dziwi. Że oni coś się dzieje takiego, oni sobie patrzą, nie? Nagrywają film. To jest takie, kurwa... bardzo popierdolone. 5 złotych. Że z YouTube'ów kiedyś będzie. Okej. Dobrze. Przejdźmy do ważnego oświadczenia. Człowiek sprawiła krzywdę dziecku i chcę, żeby to wybrzmiało, kompletnie odcinam się od Stewarta i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Owszem, przez wiele lat byliśmy przyjaciółmi, natomiast nie patrzyłem nigdy w jego telefon i nie miałem prawa wiedzieć, co pisze do innych ludzi. Mimo naszej wieloletniej znajomości okazało się, że nie wiedziałem o nim wszystkiego. Po podniesionych we wczorajszym materiale Sylwestra Wardęgi oskarżeniach kierowanych w moją stronę i analizie filmu, reprezentująca mnie kancelaria w dniu dzisiejszym na podstawie artykułu 212 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego skierowała do sądu karnego prywatny akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi Wardędze. Ten materiał to czysta manipulacja, czego dowodzi 13-stronicowy akt oskarżenia. Nadinterpretacja faktów w materiale Wardęgi oraz wyciąganie daleko idących wniosków jest dla mnie krzywdzące i bolesne. Będę walczył o swoje dobre imię i ukaranie osoby pomawiającej. Wybrałem do tego drogę procedury karnej, dlatego że chcę rozmawiać o faktach i dowodach, a nie zmanipulowanych i wyrwanych z kontekstu fragmentach rozmów z czasów, gdy miałem 18 lat. W tej chwili tylko przed sądem uzyskam szansę na taką rozmowę. Informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją każda medialna wypowiedź na mój temat będzie analizowana przez moich prawników. Jeżeli moje dobra osobiste zostaną naruszone lub będą popełnione przestępstwa działające na moją szkodę, będą podejmowali natychmiastowe działania prawne z pominięciem etapu wezwań przedsądowych. Apeluję o rozwagę i powstrzymanie się od komentarzy bazujących na pomówieniach, z którymi będę walczył. Powtarzam, nie mam nic wspólnego z pedofilią i jest to dla mnie coś potwornego. Brzydzę się każdą osobą, która kiedykolwiek sprawiła krzywdę dziecku i chcę, żeby to wybrzmiało, kompletnie odcinam się od Stewarta i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Owszem, przez wiele lat byliśmy przyjaciółmi, natomiast nie patrzyłem nigdy w jego telefon i nie miałem prawa wiedzieć, co pisze do innych ludzi. Mimo naszej wieloletniej znajomości okazało się, że nie wiedziałem o nim wszystkiego. Po podniesionych we wczorajszym materiale Sylwestra Wardęgi oskarżeniach kierowanych w moją stronę i analizie filmu, reprezentująca mnie kancelaria w dniu dzisiejszym na podstawie artykułu 212 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego skierowała do sądu karnego prywatny akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi Wardędze. Ten materiał to czysta manipulacja, czego dowodzi 13-stronicowy akt oskarżenia. Nadinterpretacja faktów w materiale Wardęgi oraz wyciąganie daleko idących wniosków jest dla mnie krzywdzące i bolesne. Będę walczył o swoje dobre imię i ukaranie osoby pomawiającej.
Wybrałem do tego drogę procedury karnej, dlatego że chcę rozmawiać o faktach i dowodach, a nie zmanipulowanych i wyrwanych z kontekstu fragmentach rozmów z czasów, gdy miałem 18 lat. W tej chwili tylko przed sądem uzyskam szansę na taką rozmowę. Informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją każda medialna wypowiedź na mój temat będzie analizowana przez moich prawników. Jeżeli moje dobra osobiste zostaną naruszone lub będą popełnione przestępstwa działające na moją szkodę, będą podejmowali natychmiastowe działania prawne z pominięciem... Okej, bo ja nawet nie wiedziałem, czy to się jest zapętlone. Powiem tak. 7 złotych. Ja w moim materiale mam wrażenie, że byłem mało oceniający. Ja tam przedstawiałem rzeczy. 5 złotych. I czy ja tam daleko idące robiłem nadinterpretacje? To nie wiem. Musiałbym 5 złotych zerknąć. Wyśmiejąć. 25 złotych. Po chwili zadzwonił Dubiel. Przeraźliwie płakał, byśmy nie mieszali w nic Stewarta, że on nie chce już być osobą publiczną. No dobra, ale do mnie... Było to dla mnie bardzo dziwne. Skąd w chłopakach ten strach i te emocje? Skąd ten płacz? No to słyszymy tutaj strach, emocje i płacz. Chyba tutaj nie ma nadinterpretacji, nie? Gdy odwoziłem faga... Dobra, kolejny fragment dopiero pojawia się gdzieś tutaj. O. Robiłem dziewczynie depilację, nic z tym niezłego. Pęsetą, tak. Tak, o, wyrywał i on mówi, że te włoski takie, o. Zanim przejdziemy do tego, jak wyglądało spotkanie Stewarta z młodą Wicką, wyjaśnijmy tu jedną kwestię. Gdy pracowałem nad tym materiałem, inna z ofiar, inna dziewczyna, przestała współpracować i poinformowała Stew i Dubiela o tym, że planuje nagrać film. Dowiedziałem się, że planują oni ułożyć narrację, że nie mieli pojęcia, ile dziewczyna, z którą pisali, miała lat. Sprawdźmy zatem, czy ta narracja przejdzie. Na szczęście z pomocą przychodzi tutaj wiedzący o wszystkim Marcin Dubiel. Konwersacje pochodzą z lipca 2015 roku, kiedy dziewczyna świeżo co skończyła 14 lat. Marcin był pomocnikiem Stew. Wysyłał... Jakby tutaj mam pełen zapis rozmów. Też Marcin w tym oświadczeniu nie powiedział, żeby te rozmowy to nie były jego. ...do dziewczyny ich wspólne filmy oraz prowadził bardzo ciekawe konwersacje. Film jest puszczony w całości. No dzięki, dzięki. Nie wiem, co ma na celu obrażenie mnie, ale spoko. Jesteś bardzo miła. 5 złotych. Już cię nie kocham. Stewart też cię już nie kocha. Co nie? Widzisz? Potwierdził. Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro, bez Stewarta. Tylko ja i moja czternastka. Skoro kwestię tego, czy Stew i Dubiel wiedzieli, w jakim dziewczyna jest wieku, mamy wyjaśnioną, wróćmy do kwestii nagabywania. Okej, tu się kończy jakby fragment o Dubielu. I tu się pojawia głosówka z rozmowy ze Stewartem i słychać też Marcina. I później Marcin wręcz rozmawia o tej głosówce, co teraz będzie. Z tą dziewczyną. 6 złotych. Co? Zakochałem się. No to mówię, najpierw jedź do niej, a potem się zakocham. Brawo, Marcin! Nie chcesz mnie spotkać, by cię to ciekawiło? Mój komentarz to jest tylko brawo, Marcin. 5 złotych 55 groszy. Gdzie ja zrobiłem tutaj nadinterpretację jego zdaniem? Później tu już jest Ostiu i jedynie jeszcze wraca w moment Dubiela tutaj. Gdzieś pod koniec materiału. 6 złotych. Teraz nie jest. Nie wiadomo, czy za 10 lat nie stwierdzą, że jednak laski mogą się robić od 10 lat. O, i teraz będzie znowu fragment o Marcinie. Bardzo mnie już wkurza ten dziad leśny.
50 zł. Takie, ja żyję w takiej nieświadomce, wiesz o co chodzi, że ja nie wiem, czy ja mam bronić, czy ja stary, czy ja nie wiem. Ja nie mam... Panowie prawnicy, bo wy, Marcin, powiedział, że będziecie analizować, to ja od razu mówię, że to tutaj, co przez chwilę było pokazane, to jest Stu, tutaj jakby w materiale mówię, że to są rozmowy Stu, a tutaj jest znowu fragment o Marcinie. Ja żyję w takiej nieświadomce. To nie mówi Marcin, to mówi... Braxton. To mówi, że ja nie wiem, czy ja mam bronić, czy ja stary... Ja nie mam pojęcia. Nie ulega wątpliwości, że Dubiel wiedział o tym, jaki był Stu. Dlaczego latami go krył? Rozmowy z Sukanek wskazują na... No i jakby w tych wiadomościach dalej, to nawet ta dziewczyna opowiada Marcinowi, czy spotkanie, jak ona ocenia spotkanie i tak dalej. Więc jakby on całkowicie wiedział. Nie wiem, może ja nie potrafię czytać ze zrozumieniem, ale... No ja nie rozumiem, nie? Przecież sam namawiał do spotkania, mówił, że musisz, że leć do niej, zanim się zakochasz, dopiero poleć, zobacz i wtedy się zdecydujesz, czy się zakochasz. Takie słowa padają. I jakby to już jest koniec fragmentów o Marcinie. Nie do końca rozumiem, czy ten pozew będzie zasadny. A to, że Stu posiada wiedzę, która... Na wszystko mam dowody. Dziwne. Która mogłaby skompromitować Marcina. Czy to prawda? Mam nadzieję, że niebawem Marcin sam wyjaśni, dlaczego wiedział o tym... A, tutaj jeszcze. Okay. Rozmowy z Sukanek wskazują na to, że Stu posiada wiedzę, która mogłaby skompromitować Marcina. Czy to prawda? Mam nadzieję, że niebawem Marcin sam wyjaśni... No Stu w tych rozmowach z Sukanek tam no pisze różne rzeczy o Marcinie. Jakby też to mam. I mówię, że rozmowy Stu z Sukanek sugerują i pytam, czy to prawda? Mam nadzieję, że Marcin się odniesie. Natomiast Marcin się nie odniósł kompletnie do tych rzeczy. Tylko powiedział, no będziesz Sylwester pozywany. I tyle. 5 złotych. I dlaczego milczał latami? Ale nigdy nie dostałam żadnych, wiecie, dowodów. A jeżeli Stuart jest pomawiany, no to też bardzo a ja nie mam żadnych dowodów i w ogóle. Nie wiem. 6 złotych. Bo też Marcin, z tego co wiem, ma i dobry sztab taki PR-owy, więc jakby oni musieli przemyśleć to oświadczenie i uznać, że to jest mega dobry ruch. Pięć złotych. No dobrze. Oświadczenie, znaczy Kostera wrzuciła oświadczenie, ale też Lexi. 5 złotych. Ja nigdy nie widziałam żadnych dowodów, nigdy nie widziałam żadnych screenów, żadnych głosówek, żadnych zdjęć, żadnych filmików. Ta sprawa jest tak mocna, jest tak poważna, że tu nie ma miejsca na niesprawdzone informacje. I ja pierwszy raz... zaczęłam słyszeć o tej przyszłości Stuarta jakiś czas po tym, jak odeszłam z Teamu X. I tak jak mówię, nigdy to nie było niczym potwierdzone. 5 złotych. Z czym ja miałam, autentycznie się pytam, z czym ja miałam pójść na policję? Ja nie miałam nic. Justyna poszła na policję, odesłali ją do domu. Co ja miałam powiedzieć też w internecie, bez żadnych dowodów, bez żadnych sprawdzonych informacji? Justyna też poruszyła ten temat i została uznana za pomawiaczkę, za chorą psychicznie. Ten odcinek u Wardęgi bardzo zszokował mnie, jest obrzydliwy, naprawdę. Cieszę się, że to wychodzi i mam nadzieję, że wszyscy, którzy są w to zamieszani, mają cokolwiek z tym do czynienia, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Obrzydliwe. Jeśli chodzi o Marcina, bo właśnie dużo osób się pyta, czy ja wiedziałam coś o Marcinie. O Marcinie kompletnie nic nie wiedziałam. Pierwszy słyszę teraz z tego odcinka Wardęgi, że on pisał jakieś takie wiadomości. Obrzydliwe, nie wiem. Mam nadzieję, że jakby cała prawda wyjdzie na jaw i każdy zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.
To wyglądało tak, że to był okres, kiedy Marcin i Justyna bardzo, bardzo się nie lubili, wręcz nienawidzili. Ja wtedy, Justyna była moją przyjaciółką, Marcin był moim chłopakiem i czułam się czasami trochę jak pomiędzy mieczem a kowadłem, tak się mówi. W każdym razie oni chyba też wtedy na Twitterze się spinali, mieli jakiś tam beef i wiedziałam, że jeśli Marcin będzie publicznie komentował, bo zadano mu pytanie właśnie odnośnie Justyny, to że po prostu znowu będzie się to wszystko ciągnąć, ta drama między nimi. Chciałam uciąć ten temat, chciałam, żeby po prostu nie wypowiadał się na jej temat i dlatego krzyknęłam z zapleczu, nie. Tak to wyglądało z mojej strony. I mogę też przyznać, jest mi bardzo głupio, że ja nie do końca wierzyłam w te, wtedy myślałam, że to są plotki, bardziej plotki. Nie do końca wierzyłam w to, co jakby to, co słyszałam. Nawet teraz, jak ten odcinek wyszedł, to dalej jest mi ciężko w to wszystko uwierzyć, ale żałuję, że inaczej nie podeszłam faktycznie do tej... Czekajcie, muszę napisać jedną rzecz, tylko... 5 złotych. Pięć złotych. Chcę wyłączyć jedną rzecz, kurwa, a nie potrafię tego zrobić na streamie. Chociaż wszystko mi się wydaje, to jest tak nieintuicyjne. Muszę zmienić chyba panel cały. Bo to jest tragedia. Nie wiem, jak to zrobić. Siedzę nad tym już. Okej. 10 złotych. To jest naprawdę tragiczne, nie? To jest tak najbardziej nieintuicyjny panel, nie? Nie. Dobra. Jeszcze jest oświadczenie Kostery. Później przejdziemy do Fejmu i ich decyzji. Hej, nawiązując do aktualnej sytuacji, która ma miejsce w internecie, o wszystkich informacjach dowiaduję się równolegle z widzami. Nie miałem wiedzy o niepokojących zachowaniach poszczególnych osób, zarówno przed przystąpieniem do projektu, jak i w trakcie jego trwania. Kategorycznie nie akceptuję tego typu zachowań. Współczuję wszystkim pokrzywdzonym i życzę dużo siły. Natomiast mnie zastanawia ta Lexi. Ja sobie muszę w końcu jeszcze raz przejrzeć wszystkie te głosówki Fagaty do sukanek. Tam na pewno się pojawia coś tam, że Lexi ma inną NDA-kę, no ale jakby to tam jest luz. Ale nie wiem, czy tam... Okej, muszę po prostu przejrzeć jeszcze raz. Natomiast one się później przyjaźniły, a Fagata z tego, co mówiła do sukanek, co jest na głosówkach, no to wprost opowiada, że Stew mi się przyznał. Pada takie stwierdzenie, nie? Ze strony Fagaty. Kiedy film Konopa? Wiecie, Konop... No teraz się pojawił film Boxdela, nie? No to wiadomo, że Konop też będzie musiał jakoś nawiązać do tego filmu. Więc to się wszystko przedłuża. I dlatego jest jak jest. Ale pojawi się no, film w tym tygodniu. Bo nie wiem, co by się musiało stać, żeby się nie pojawił w tym tygodniu. Okej, tutaj nic nie ma. Dobra. Fame MMA. Ale Fame to chyba na Twitterze. Chociaż nie, tutaj też jest to oświadczenie. Nie, to nie zniknie. Dobra. W nawiązaniu do oświadczenia z dnia 3 października informujemy, że Rafał i Krzysztof skontaktowali się z osobą reprezentującą Marcina Dubiela, informując o wypowiedzeniu obowiązującego kontraktu. Federacja zakończyła również w trybie natychmiastowym współpracę z Danielem Pawlakiem. To jest Palisade? Fame nie zamierza również przedłużać umowy z Agatą Fong, której kontrakt wygasł po ostatnim występie na gali Fame.
Friday Arena 2. Bardęga mnie już wkurza, ten dziad leśny. Dzięki, Daniel. Jednocześnie informujemy, że trwają intensywne prace nad sformalizowaniem decyzji dotyczącej usunięcia Michała ze spółek należących marki Fame. Będziemy na bieżąco informować opinię publiczną o postępach prac w tym zakresie. I tutaj jest, widzę, komentarz Ferrariego. To dopiero początek, nadchodzi dziwny i mroczny okres czasu. Bo wcześniej pisano, a wychodzą też czyny. Ja chyba nie wiem, do kogo oni nawiązują. Dzięki, nickname. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, jeśli chodzi o Fame. Jak to jest Twitter? Fame MMA. Okej. Tutaj. Od kilku dni jesteśmy świadkami największej internetowej afery w Polsce. Ta sprawa dotyka wiele osób i wiąże się z cierpieniem młodych dziewczyn i ich najbliższych. Obracanie spraw tak poważnych w tani, niesmaczny żart jest nie do zaakceptowania. W trybie natychmiastowym Rafał i Krzysztof poinformowali Kubę. A czemu to jest w ogóle? Zobaczcie, że w tych oświadczeniach w ogóle nie ma Wojtka. Jest tylko Rafał i Krzysztof. Dlaczego tak? Poinformowali Kubę o rozwiązaniu kontraktu. Właściciele marki Fame nie chcą współpracować z takimi osobami. I Paramaxil napisał, nie wiem o co te całe afery. Kto chociaż raz nie próbował doprowadzić do stosunku z 13-latką, niech pierwszy rzuci kamieniem. I co wy na przykład o tej decyzji sądzicie, jeśli chodzi o Paramaxila? Rezi dał oświadczenie? Przecież on już dawał jakiś taki żart robił. Mocne oświadczenie. Chyba, że opublikował. A, jest, faktycznie. A dobra, widzicie. Koleżanka, która padła ofiarą. Ponieważ wielu z was dopytuje się o powody zakończenia mojej współpracy ze Stewartem w 2015, postanowiłem odnieść się do nich i odpowiedzieć na nie. Jednak zanim to zrobię, chciałem podkreślić kilka oczywistych kwestii, które są dla mnie turbo ważne. Każda osoba, która przyczyniła się do popełnienia przestępstwa lub wyrządziła komuś krzywdę, powinna za to odpowiedzieć. Wszystkie osoby poszkodowane, jeśli mogą, chcą i są w stanie, powinny zgłosić to, co je spotkało odpowiednim instytucjom. Choćby ze względu na troskę o bezpieczeństwo innych pokrzywdzonych. Zabawa w internetowych detektywów, twitterowe samosądy i publiczny lincz, a także kierowanie nieuzasadnionych podejrzeń w stronie innych osób niesie ze sobą ogrom przykrych i słusznych konsekwencji. Zabawa w internetowych detektywów? No ja powiem tak. Ta sprawa stała przez 9 lat. Ofiary tak... To nie jest takie też łatwe zgłosić, bo ja dzisiaj zauważyłem, że to nie jest takie łatwe coś zgłosić. Bo to nie wiem, on tak sugeruje jakby zabawa w internetowych detektywów. Okej. Dowiodła już tego sytuacja z Leksiem, którą dobrze pamiętamy. Dlatego dziś tak ważne jest przemyślane i ostrożne formułowanie zarzutów czy oskarżeń na chłodno, nie na wyścigi. Obrzydliwe zachowania wymagają napiętnowania, zwłaszcza w przypadku rozpoznawalnych osób. Motywacją do tego powinna być jednak troska o poszkodowanych, a nie pogoń za newsami, chęć łatwego zarobku czy pozyskania rozgłosu poprzez tworzenie filmików w tak delikatnej sprawie. Dziś wystarczy jedno słowo, by osądzić niewinne osoby. To nie może mieć miejsca. Teraz, kiedy znacie już moje zdanie w tej sprawie, mogę odnieść się do relacji ze Stu i przedstawić wam jedyny powód zakończenia naszej współpracy.
Podobnie jak wy, jeszcze do niedawna nie miałem pojęcia o sytuacjach i zachowaniach, które dziś wychodzą na światło dzienne, pomimo różnych współprac, jakich podejmowałem się z wieloma twórcami. Choć w swojej YouTube'owej karierze nagrywałem filmy z wieloma twórcami, prywatnie trzymałem się z boku ich wszystkich influencerskich grupek, ekip czy teamspeakowych społeczności. 11 lat temu, w 2012, okazjonalnie nagrywałem filmy również ze Stewartem. Po niecałym roku takiego działania postanowiliśmy zorganizować wspólny event dla widzów. Ze względu na angielskie obywatelstwo Stewarta oraz moją niepełnoletność, cała odpowiedzialność prawną wziął na siebie wtedy mój tata. Ten pierwszy event w formule meetupa odbył się w 2012. Chociaż spotkał się z dobrym odbiorem, ostatecznie wszystko udało się dopiąć. Za kulisami towarzyszył mu ogromny chaos organizacyjny i komunikacyjny po stronie Stewarta. Choć w założeniu miał to być nasz wspólny projekt, w rzeczywistości nie mogłem liczyć na wystarczające konkretne wsparcie czy pomoc z jego strony. Przez brak komunikacji, decyzyjności, a także przez pogłębiające się wtedy problemy psychiczne Stewarta, nasza współpraca z eventu na event stawała się coraz trudniejsza. Pomimo wielu prób porozumienia podjąłem decyzję o jej zakończeniu. Mając na uwadze przede wszystkim ryzyko prawne, jakim był obarczony mój tata. Stewart dał mi wtedy do zrozumienia, że nie zamierza organizować meetupów na własną rękę, więc zgodził się, bym całkowicie przyjął ten projekt. Po tej decyzji nasz kontakt definitywnie się urwał. To jedyny powód zakończenia mojej współpracy. Nie ma tu żadnej zmowy milczenia czy ukrywania informacji. To ja nie rozumiem. Okej, jakby przyjmuję to, ale nie czaję, czemu oni tak długo jakby o tym nie gadali, bo chyba, że ja coś przeoczyłem, ale widziałem jakiś taki fragment, że nawet jak Stu był o to pytany, to tak mówiło, o, nie chcę o tym gadać, nie chcę o tym, a przecież to taka normalna rzecz, że jakby organizacyjnie nie dawał rady Stewart i tyle na przykład, nie? Przecież to takie wystarczyło tak powiedzieć i tyle. Mówił o tym? Okej. Okay. Ziżej oświadczenie na relacji. Ja przez chwilę, ja nie wiem jakiego ma DJ, jako ma DJ Palaside. Co on ma, jakiegoś Shadowa czy coś? Może w ten sposób. Chyba ma Shadowbana, to ja muszę inaczej sprawdzić. No coś jest. Tak samo i ja śledzę to, co dzieje się ostatnio w sieci. I pora, żebym w końcu zabrał głos. Dlatego jutro pojawi się mój statement w całej sprawie, bo moje materiały przez 10 lat były publiczne. Zarówno na YouTubie, na Facebooku, jak i na każdym moim innym social media. Pojawia się ogłoszenie FameMA, w którym jestem wymieniony. Rozmawiam z Krzysztofem Rozparą nieco około tygodnia temu, gdzie pytam Krzysztofa, jak wygląda kwestia studio, na co ten odpowiada mi, że Daniel, odsuwamy cię od gali. A pytam, dlaczego to jest w związku z sprawą? Nie, nie, to badamy. Chodzi o to, że nie podobał nam się twój performance przez kilka ostatnich gal. Więc pytam. Ale ja zawsze słyszałem od reżyserki, że było zajebiście. Nie wiem, takie dostałem informacje od produkcji. Więc poprosiłem Krzysztofa, żeby ten wrócił do mnie z informacją, po czym informacją, jaką otrzymałem, było oświadczenie, które również wy przeczytaliście. Dlatego zabiorę jutro głos w sprawie, wypowiem się w temacie tego wszystkiego, co... Nie, trochę zagmatwane, bo tutaj mówi, że... Chociaż nie, no dobra, bo jakby wcześniej dostałem informację, że jest odsunięty, czekał jeszcze na wyjaśnienia. Okej, a w międzyczasie może już podpisał kontrakt z Prime'em. Pojawiło się w sieci, bo tak jak powiedziałem, moje materiały przez 10 lat były ogólnodostępne i ja tego nie ukrywałem. Jutro dam od siebie więcej. O nim jest też tak sporo informacji, ale to już nawet nie w związku z tą sprawą całą, tylko takich innych, takich pracowniczych bardziej. Ale jeszcze nie badałem tego. Statement tu biela? Czy właśnie Nitro się bardzo przyjaźnił z Marcinem? Jestem ciekawy, jak on w ogóle na to reaguje.
W ogóle jest taki jakiś stary film, jak chłopaki grają w Counter-Strike'a. I oni bardzo często, teraz jakby to wszystko, nie wiem, ludzie jak ruszyli chmarą i zaczęli odkopywać internet, to wychodzi, że od wielu, wielu lat były takie żarty. O, Stu, właśnie, że jest o Stu i młodych dziewczynach. Że w tamtym właśnie środowisku gamingowym to tak jakoś... Że na pewno były jakieś podejrzenia. Zaraz znajdę to, chyba że nie wiem, wy mi podpowiecie, jakim to jest linku. Łaj się w to kliknąć, ty. Osobą, która kiedykolwiek sprawiła krzywdę dziecku i chcę, żeby to wybrzmiało, kompletnie odcinam się od Stuarta i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Owszem, przez wiele lat byliśmy przyjaciółmi, natomiast nie patrzyłem nigdy w jego telefon i nie miałem prawa wiedzieć, co pisze do innych ludzi. Mimo naszej wieloletniej znajomości okazało się, że nie wiedziałem o nim wszystkiego. Po podniesionych we wczorajszym materiale Sylwestra Wardęgi oskarżeniach kierowanych w moją stronę i analizie filmu, reprezentująca mnie kancelaria w dniu dzisiejszym na podstawie artykułu 212 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego skierowała do sądu karnego prywatny akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi Wardędze. Ten materiał to czysta manipulacja, czego dowodzi 13-stronicowy akt oskarżenia. Nadinterpretacja faktów w materiale Wardęgi oraz wyciąganie daleko idących wniosków jest dla mnie krzywdzące i bolesne. Będę walczył o swoje dobre imię i ukaranie osoby pomawiającej. Wybrałem do tego drogę procedury karnej, dlatego że chcę rozmawiać o faktach i dowodach, a nie zmanipulowanych i wyrwanych z kontekstu fragmentach rozmów z czasów, gdy miałem 18 lat. W tej chwili tylko przed sądem... Powiem, nie wiem na co, ale spróbuję coś powiedzieć. No to, tak czysto teoretycznie, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jakby co Marcin mógł zrobić w tej sytuacji, nie? Mógł się kłócić z Wardęgą w internecie i wtedy opinia publiczna by sobie zadecydowała, komu wierzy, a z drugiej strony, jeśli uważa, że go pomówił, no to iść z nim do sądu, nie? Jakby to jest... prawo każdego człowieka. W sądzie karnym, jak sprawa jest karna, to z plusów, to jest taki, że nie możesz przyjść i tam czegoś zataić, czy czegoś nie powiedzieć, bo wtedy dostajesz składanie fałszywych zeznań, jest jeszcze gorzej, nie? No ja myślę, że jakby prawnie to jest chyba spoko rozegrać. Kurwa, te dziewczyny, no strasznie ich je zabolało, że... Bo one trenowały przez 2 tygodnie, nie? Jeśli chodzi o ten move, trenowały 2 tygodnie i nagle taka informacja. Okej. Tutaj widzę na grupie właśnie piszą, się popłakały. Dobra, my nie dostaniemy pieniędzy pewnie, ale ja im, bo zapłacę im po prostu tak, jakby faktycznie zagrały w tym meczu i tak dalej ze swoich. Przynajmniej tyle. Wygrane, że idzie do sądu, jeśli uważa, że jest pomówiony, ale takie oświadczenie w internecie, nie odnosząc się do niego w ogóle, bo jakby on się nie odniósł do niczego, co tam film powiedział, tylko powiedział tak, zostałem pomówiony, nie zgadzam się z czynami pedofilskimi, Wardęga mnie pomówił, widzimy się w sądzie. Jakby to jest jego oświadczenie, nie? A ludzie mimo wszystko oczekiwali... Dzięki, Pepe. ...takiego oświadczenia, w którym wytłumaczy, albo przynajmniej spróbuje wytłumaczyć swoją perspektywę, nie wiem, co nim kierowało, dlaczego tak, a nie inaczej, po co to powiedział, dlaczego kogoś bronił, czy nie bronił, po co zadzwonił do Fagaty, dlaczego płakał, a on tego nie zrobił. Ale jakim pomówieniu? Ja nie wiem, stary. Ja nie wiem, no jakby, jeśli powiedział, że 13-stronicowy akt oskarżenia został napisany, ja nie wiem, bo go nie czytałem. No. Wiecie, to jest właśnie to, co ja... Bogzel wyłączył komentarze? A czemu? A tu jest. Idelti, mało lat, a to ja, Bowser. A faktycznie.
Kurwa, jestem w chuj ciekawy. No podejrzewam jak wy wszyscy filmu Konopskiego. Naprawdę, to jest chyba najbardziej wyczekiwany film. Mam nadzieję, że tam nie będzie żadnych błędów. Jeżeli po tym moim materiale jest taka wrzawa, to kurwa po tamtym to... No to już nie wiem kto by się miał wypowiedzieć. Papież Franciszek po filmie Konopa? Mówiłem, nie? Bo w momencie, kiedy sprawa jest publiczna, i mówi o nich cała Polska, politycy o tym... Dzięki, Monika. Mówią o tym influencerzy, zawodnicy MMA, trenerzy, sprzedawcy w McDonaldzie, pani Gosia z Biedronki, wiesz, wszyscy o tym mówią. No kurwa, niesamowite położenie. Ja też nie wiem, czy da się z tego wybrnąć publicznie, jak zostały takie, a nie inne rzeczy puszczone w sieć. Więc ja nie wiem, bo ja nie wiem, jak sądowo to wygląda. Ja nie jestem prawnikiem. Próbował cię ktoś przekupić w zamian za niewrzucanie go do filmu? Przekonać tak, przekupić nie. Mogę jedynie powiedzieć, że próba jakiegoś tam zastraszenia, przekonania, ale pieniędzy to nie miałem proponowane. Wiem, ja nie wiem, kto co będzie próbował ugrać. Tylko, że ja też widzę jeden problem, bo jeśli Marcin na przykład wygrałby tą rozprawę w sądzie, to ja nie wiem, czy z papierem można cofnąć jakby to wszystko, co było mówione, bo ta sprawa nie będzie trwała tydzień, a wiesz, bo to jest pilna jakby sprawa, nie? To się wydarzyło wczoraj, wszyscy ludzie patrzą każdemu na ręce i a sprawa w sądzie, to ona już będzie, jak internet o tym zapomni. Nie? O jakim pomówieniu gadamy? O jakim pomówieniu mówi Dubiel? Bo kurwa, ktoś to jest jasno na filmie, co robił, co mówił, co pisał ETC. To jest popierdolone, że nie, trochę się nie odniósł. No myślę, że ja nie wiem też, jaką strategię kurwa obrał, taktykę kurwa, czy nie wiem, kto mu doradził. Dzięki, Aleksander. No ja myślę, że lepiej jest... Kiedy film Konopskiego? No w tym tygodniu, no to... Potrzebuje on jeszcze czasu. Na to wychodzi. Ja on chyba zrobił to dobrze prawnie, ale chujowo także YouTube'owo, influencersko. Nie wiem. Pokażesz ten filmik z Afery Budowlanej? Na tym filmie z Afery Budowlanej była dziewczyna i było dwóch influencerów i jeden chłopak taki, chyba on nie jest influencerem, a może kiedyś był, nie wiem. Przynajmniej ja nawet nigdy nie kojarzyłem, że to jest jakiś influencer. No i sobie się tam bzykają. Natomiast rozmawiałem z tą dziewczyną i ona mówi, że taką podjęła decyzję, nie? Że ona jakby to robiła świadomie i była pod wpływem alkoholu, ale w takim stopniu, że kontrolowała siebie, nie? I tyle. Jeśli chodzi o aferę tą budowlaną. Cofnij, no ale to tamte rzeczy to już widzieliśmy, stary, tutaj, co mówił o tym rzekomym gwałcie. Ja nie wiem, jest tu jakiś prawnik? Chcę ze mną jakiś prawnik porozmawiać na Discordzie? Jest tu ktoś taki, który jest karnistą i chciałby ze mną porozmawiać? Ale mówię teraz na poważnie, czy rzeczywiście jest ten, czy jest tu jakiś prawnik, który może to jakby... Bo emocje to jest jedna rzecz, wiesz... Prawo to jest druga, opinia publiczna to jest trzecia, ale jakby tak który by to nam wytłumaczył? No kurwa, teraz każdy prawnikiem jest na tym czasie. Eksperci, p***leni. Patryk, tylko jak wbiłem na profil Patryka, to Patryk na oko ma 11 lat. Ja bym z tobą... Dobra, tutaj też jakieś...
Jesteśmy... Ale oni nie wrzucają nic. Przez to, że przez tyle lat była ta zmowa milczenia, ofiary na różne sposoby były zastraszane, no i też nie miały władzy. No jeśli ktoś ma pieniądze, zasięgi, fanów po swojej stronie, no to z drugiej strony nie ma nic. Jest tylko prawda. Jest tylko to, co się wydarzyło, krzywda. Więc one też były uciszane. No i teraz dlatego tak dużo tego może być i jeszcze za chwilę mogą się okazać kolejne rzeczy, ponieważ przez lata. Mnie na przykład zastanawia, czy gdyby nie zbliżały się wybory, to czy by ta sprawa tak szybko nabrała tempa. Story Kingi Sawczuk. Ja widziałem, ona po prostu tam napisała, że o niczym nie wiedziała i tak dalej. A czy tak ogólnie boisz się, bo nie wiem, że coś ci się może stać? W końcu aferę zaangażowane są grube ryby. Wiesz co, ja uważam, że dopiero jakby mrok nadejdzie wkrótce, gdy kolejne osoby, kolejne sprawy zostaną rozwiązane, bo właśnie z tymi kolejnymi sprawami, to ja słyszałem, że tam właśnie jest tak trochę spod ciemnej gwiazdy, z tymi kolejnymi, którymi się będę zajmował. Natomiast Monika się bardzo boi, bo dzisiaj właśnie mi gadała. Też mi jedna asystentka dzisiaj płakała, że też ją to wszystko przytłacza, te emocje z tym związane. I zaraz dowiecie się nowych faktów, ponieważ to, co do tej pory myśleliście, że jest mocne, to wam tylko powiem, że jest to wierzchołek Góry Lodowej, ale zanim to powiem, to wrócę na chwilę do pana Michała. Mianowicie wczoraj przed live'em Sylwestra, bo nie wiedziałem, że takie wykręci liczby, dodałem storkę na temat tego gościa i tak o sytuacji wiedziałem od dawna. Jednakże nie miałem potwierdzenia u ofiary. Gdy potwierdzenie od samej ofiary się tylko pojawiło, od razu wam to przedstawiłem. Dlaczego pojawiło się teraz? No zapewne w obliczu tych wszystkich innych dram i sytuacji dotarło ono również do mnie. Zresztą on sam potwierdził dzisiaj na internecie, że ma w tej sprawie postępowanie karne. Jako ciekawostkę mogę wam dodać, że jak jechałem na pewną domówkę i dowiedziałem się, że on na tej domówce będzie, to poprosiłem ludzi na niej będących, że mu przekazali, że zaraz tam przyjadę i że dostanie ode mnie w łeb, jeśli tam dalej będzie, i on wyszedł. No, mając świadomość, jaki brud ma za pazurami. A teraz druga część. Tak jak mówiłem, wierzchołek Góry Lodowej. Jeśli myślicie, że te rozmowy z dzieciakami były mocne, to powiem wam, że jest mi wstyd, ponieważ pewien człowiek, którego lubiłem, uważałem go za kolegę, nie jakiegoś bliskiego, ale czasami się przecinaliśmy, no, jest pedo na pełen etat. Już no, nie tylko pisanie, wiadomo, że tylko to jest taka przenośnia w porównaniu do tego, co on zrobił, ale no, jest potwierdzenie, że uprawiał seks z pijaną 13-latką. Z tego, co wiem, dużo więcej tam małolatek się przewijało. Dowody będę miał jutro lub dzisiaj, ale jego dane podam dopiero, jak prześledzę wszystkie dowody i będę miał pewność, żeby nikogo nie skrzywdzić. Odpalam zaraz live'a. Porozmawiamy sobie na ten temat. Jeśli chodzi o te dowody, ja nie potrzebuję się na tym wybijać. Mogę przekazać je do kanałów komentarzy typu Sylwester czy Konopski. Wystarczy, że się do mnie odezwą. Nie są to żarty. I to, co mówię, też przedstawię oczywiście na to wszystko dowody, żeby to nie były tylko pitu-pitu. Do zobaczenia na live. By tylko nikt nie mówił mi na przykład, że ja powinienem zostać pociągnięty do odpowiedzialności w sprawie tego gwałtu, skoro wiedziałem, a nie powiedziałem, bo ja to wiedziałem tylko i wyłącznie od świadków, więc nic bym do tej sprawy nie wniósł, bo
To świadkowie zeznają. Rozumiecie? Wiedziałem to od świadków. Więc to jest tak, jakbyście przeczytali zeznania świadka. No to jak ty pójdziesz i powiesz, aj, przeczytałem zeznania świadka, to nic się nie wniesie do sprawy, prawda? No ale teraz pojawiło się potwierdzenie u samej ofiary, dlatego też wypowiedziałem się publicznie. Pytacie, gdzie będzie live? Zrobię krótkiego live'a na TikToku, a później odpalę się na Twitchu. Już nie z żadnej gierki. Normalnie sobie z wami porozmawiam. Jeśli chodzi o tą drugą aferę z 13-latką, to ja nie chcę nagrywać takich rzeczy. Wolę to przekazać Sylwkowi. Chyba najbliżej mi zawsze było do Sylwka. Konopa na dzień dzisiejszy szanuję, ale nie znam go aż na tyle. Deczki, kanał Mateusz Ferrari. Straszne, kurwa, się rzeczy dzieją. Kurwa mać. Nie wiem, kurwa, co to ma być. Kurwa, co ja miałem zrobić? Co ja, kurwa, miałem zrobić innego? Czy mogłem wybrać jakąś inną drogę? Jak się dowiedziałem, to miałem co? Być cicho? Nie mówić? Nic? Taką drogę miałem obrać. Pierdolę, kurwa. Dobra. Ja zakończę live'a teraz, bo muszę się czymś zająć, coś sprawdzić. Okej, dobra, kurwa. Ja pierdolę. Dobra, jakby już jest luz. Ale przez chwilę dostałem bardzo niepokojącą informację, ale już jest podobno luz.
ale i tak zakończę live'a. Nie, przerosło mnie to, nie? Przerosło mnie to w chuj. Przerosło mnie to w chuj. No, gdy miałem tą wiedzę i na przykład, bo też z Konopem o tym rozmawialiśmy, że dostaliśmy tą wiedzę, dostaliśmy te screeny, jest wierzchołek Góry Rodowej i co my teraz mamy zrobić? Nic z tym nie robić? Czy zrobić coś? No i zrobiliśmy, nie? To chodzi o to, że przed chwilą myślałem, że ktoś sobie coś tam zrobił. Bo takie dostałem informacje, że ktoś jakby, no, że było tak dziwnie. To jest popierdolone. Ale jest jakby okej, nie? Żeby była jasność, jest okej. Jest okej. Dobra. Film Konopa pewnie będzie niebawem. Jak wrzuci, to sobie go obejrzymy wspólnie. Trzymajcie się, widzowie. Do zobaczenia.